10. Tajne więzienia CIA, również w Polsce. Choć szczegóły dotyczące działalności tych więzień są ograniczone, wiadomo, że były one częścią szeroko zakrojonej strategii walki z międzynarodowymi zagrożeniami przyjętej po atakach z 11 września 2001. Placówki rozsiane po różnych zakątkach świata, w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych, były wykorzystywane do przetrzymywania i przesłuchiwania osób podejrzanych o poważne przestępstwa. W kontekście globalnej sieci tajnych więzień CIA Polska również pojawiła się w dyskusji jako kraj, na którego terytorium mogła funkcjonować jedna z takich placówek. Więzienie w Starych Kiełkutach, choć oficjalnie niepotwierdzone jako część programu CIA, jest często wymieniane w kontekście tych tajemniczych operacji. Media i różne raporty sugerują, że mogło ono służyć do przetrzymywania kluczowych postaci związanych z międzynarodowymi zagrożeniami, co wzbudziło wiele kontrowersji zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. 9. CIA pomagało kartelom w przemycie nielegalnych substancji. Był to skandal polityczny, który miał miejsce w Stanach Zjednoczonych w latach 1986-1987. Powodem skandalu było ujawnienie przez media informacji na temat nielegalnej, tajnej sprzedaży broni Iranowi, w zamian za co oczekiwano pomocy w uwolnieniu zakładników uprowadzonych w Bejrucie przez bojowników Hezbollahu. Pieniądze uzyskane z tych transakcji przekazywano na wspomaganie nikaraguańskich rebeliantów Contras. W ramach tej współpracy Contras rozpoczęli przemyt substancji przez Panamę do Stanów Zjednoczonych, co stało się źródłem dodatkowego finansowania ich działań. W 1988 roku amerykański senator John Kerry opublikował raport, który ujawnił powiązania między Contras a przemytem, wskazując na zaangażowanie amerykańskich urzędników w ten proceder. Ciekawostką, która rzuca dodatkowe światło na aferę Iran-Contras, jest fakt, że operacja ta ujawniła nie tylko polityczne i militarne zawiłości, ale także skomplikowane powiązania między rządami a nielegalnymi organizacjami. W ramach starań o finansowanie Contras, administracja amerykańska miała zaoferować azyl polityczny kilku znaczącym przywódcom kartelów. A teraz, mówiąc prosto z mostu, wyobraźcie sobie, że rząd, który powinien walczyć z nielegalnymi działaniami, sam się w nie angażuje, żeby sfinansować rebeliantów w innym kraju. Brzmi jak scenariusz filmu sensacyjnego. Jednak to wszystko działo się naprawdę jeszcze nie tak dawno w Stanach Zjednoczonych. 8. Masakra w My Lai. Wydarzenia, które miały miejsce w My Lai w Wietnamie w marcu 1968 roku, stanowią jeden z najbardziej kontrowersyjnych momentów w historii interwencji Stanów Zjednoczonych w Wietnamie. W kontekście trwającego konfliktu południowo-wietnamska prowincja Quang Ngai, podejrzewana o wspieranie partyzantki Narodowego Frontu Wyzwolenia Wietnamu, znanego również jako Vietcong, była częstym celem działań ze strony amerykańskiej. Do 1968 roku większość infrastruktury prowincji została zniszczona lub uszkodzona, co przyczyniło się do rosnącej niechęci wobec obecności amerykańskiej. W związku z tą trudną i złożoną sytuacją żołnierze kompanii C 1. Batalionu 20. Pułku Piechoty z 11. Brygady Piechoty, którzy przybyli do My Lai w grudniu 1967 roku, znaleźli się w sytuacji ekstremalnego stresu. Po stracie popularnego w oddziale sierżanta ich nastawienie do miejscowej ludności stało się wyjątkowo wrogie. Mimo braku dowodów na obecność partyzantów w wiosce, porucznik kompanii wydał rozkaz ataku na cywilów. Interwencję, która w końcu przerwała eskalację przemocy, podjął chorąży Hugh Thompson, pilotujący śmigłowiec, który zdecydował się sprzeciwić działaniom żołnierzy i podjął kroki mające na celu zatrzymanie masakry. Początkowe próby tuszowania wydarzeń w My Lai nie powiodły się, a sprawa szybko stała się przedmiotem międzynarodowego oburzenia. Porucznik William Calley, uznany za głównego odpowiedzialnego za masakrę, został skazany na dożywotnie więzienie w 1971 roku. Jednakże decyzja prezydenta Richarda Nixona o przeniesieniu go do aresztu domowego, a następnie zwolnienie go przez sąd federalny, wywołały dalsze kontrowersje. 7. Afera Snowden i podsłuchiwanie obywateli. Afera Edwarda Snowdena to epizod, który wydaje się wyjęty prosto z kart powieści szpiegowskiej, a jednak jest gorzką prawdą naszych czasów. W 2013 roku Edward Snowden, ówczesny pracownik Agencji Bezpieczeństwa Narodowego NSA i CIA, odsłonił zasłonę tajemnicy, ukazując światu istnienie programu PRISM. To, co odkrył, przeszło najśmielsze oczekiwania. Masowe zbieranie danych z komunikacji elektronicznej prowadzone przez NSA, obejmujące nie tylko Amerykanów, ale i obywateli z całego świata.
Program Prism to nie tylko kwestia nasłuchiwania rozmów, to wszechobecne oko, które miało możliwość zaglądania do e-maili, czatów, wideoczatów i serwisów społecznościowych z udziałem technologicznych gigantów takich jak Microsoft, Google czy Facebook. Losy Snowdena, który z bohatera dla jednych stał się zdrajcą dla innych, piszą scenariusz pełen zwrotów akcji. Ścigany przez władze USA znalazł schronienie w Rosji, gdzie ostatecznie otrzymał azyl, a później nawet rosyjskie obywatelstwo. Ironią losu jest, że w kraju, który tak głośno wyznaje wartości wolności i prywatności, za plecami obywateli rozgrywała się operacja, która te fundamentalne prawa kwestionowała. 6. Projekt MK Ultra. MK Ultra, ten kryptonim, ukrywał za sobą serię kontrowersyjnych eksperymentów, które miały na celu badanie i rozwój technik kontroli umysłu. Rozpoczęty w latach 50. przez Centralną Agencję Wywiadowczą CIA, inspiracją dla tych działań był lęk przed możliwościami, jakie Związek Radziecki mógł już posiadać w tej dziedzinie, w tym wykorzystanie nielegalnych substancji i technologii do manipulowania świadomością. Co czyni MK Ultra szczególnie przerażającym, to fakt, że eksperymenty przeprowadzono na osobach, które nie miały pojęcia, że stają się częścią tego mrocznego projektu. Od 1953 do 1973 roku naukowcy związani z CIA często w tajnych lokalizacjach testowali różnorodne nielegalne substancje psychoaktywne oraz metody tortur psychicznych, aby zbadać możliwości prania mózgu i kontroli zachowań. Ujawnienie MK Ultra opinii publicznej w 1975 roku wywołało międzynarodowy skandal. Jednak próby pełnego zrozumienia zakresu i skutków projektu napotkały na przeszkodę w postaci rozkazu dyrektora CIA Richarda Helmsa, który w 1973 nakazał zniszczenie wszystkich dokumentów związanych z MK Ultra. Mimo to dzięki zeznaniom uczestników i niewielkiej liczbie dokumentów, które uniknęły zniszczenia, światło dzienne ujrzała część prawdy o tych nieetycznych eksperymentach. Ciekawostką, która dodatkowo podkreśla absurdalność i skrajność projektu MK Ultra, jest fakt, że jednym z celów eksperymentów było stworzenie tak zwanego serum prawdy, które miało być wykorzystywane podczas przesłuchań. Naukowcy CIA testowali różne substancje, wierząc, że odkryją sposób, by zmusić przesłuchiwanych do ujawnienia tajemnic bez możliwości zatajenia prawdy. Ironia losu sprawiła, że żadna z testowanych substancji nie spełniła oczekiwań jako niezawodne serum prawdy, a eksperymenty często kończyły się tragicznie dla ich nieświadomych uczestników. 5. Zamieszki w Los Angeles w 1992 roku. Był to jeden z tych momentów w historii USA, który pokazał, jak bardzo napięte mogą być relacje między społeczeństwem a policją. Wszystko zaczęło się 29 kwietnia, kiedy to czterech białych gliniarzy, którzy mocno przesadzili podczas zatrzymania czarnoskórego taksówkarza, wyszło z sądu na wolność. Ława przysięgłych uznała, że nie przekroczyli oni swoich uprawnień, mimo że całe zdarzenie zostało nagrane na wideo i ten wyrok był jak iskra, która zapaliła wielki pożar gniewu. Ludzie nie mogli uwierzyć, że po tak jasnych dowodach policjanci zostali uniewinnieni. W kilku miejscach w Los Angeles wybuchły protesty, które szybko przerodziły się w zamieszki. Przez 6 dni miasto żyło w stanie oblężenia. Tysiące ludzi wyszło na ulicę, domagając się sprawiedliwości, a z czasem wszystko wymknęło się spod kontroli. Doszło do grabieży, napaści i podpaleń. Sceny, które rozgrywały się na ulicach Los Angeles, przypominały sceny zamieszek z gier komputerowych. Policja była całkowicie zaskoczona skalą zamieszek i miała ogromne trudności z przywróceniem porządku. Dopiero po kilku dniach, kiedy na ulicę wysłano Gwardię Narodową, sytuacja zaczęła się stabilizować. Ale bilans tych kilku dni był tragiczny. Dziesiątki poszkodowanych, setki rannych i ogromne straty materialne. Zamieszki w 1992 roku pokazały, jak wielka jest frustracja i gniew wśród części społeczeństwa, która czuje się niesprawiedliwie traktowana przez system. Było to również wołanie o sprawiedliwość, które na długo zapadło w pamięci Amerykanów. Pokazało też, że problemy z różnicami w kolorze skóry i brutalnością policji są jak wrzący kocioł, który w każdej chwili może eksplodować. 4. Amerykanie zgubili kilka pocisków nuklearnych. W kontekście bezpieczeństwa nuklearnego przypadki zagubienia broni atomowej przez Stany Zjednoczone stanowią niepokojący aspekt zarządzania arsenałem nuklearnym. Odnotowano kilka incydentów, w których amerykańskie siły zbrojne utraciły kontrolę nad bronią jądrową, co do dzisiaj budzi zaniepokojenie zarówno wśród ekspertów, jak i opinii publicznej. Analiza dostępnych danych ukazuje 6 znanych przypadków, w których amerykańska broń atomowa została zagubiona lub porzucona bez późniejszej możliwości kompletnego odzyskania. Te incydenty obejmują różnorodne scenariusze, od wypadków lotniczych po błędy w procedurach operacyjnych,
ilustrując ryzyko związane z utrzymaniem i transportem tak destrukcyjnego arsenału. Szczególnie niepokojący był incydent z Goldsboro w 1961 roku, kiedy bomba atomowa o mało nie eksplodowała na terytorium Stanów Zjednoczonych, co mogło doprowadzić do katastrofy o nieobliczalnych skutkach. Dodatkowo w latach 60. XX wieku w ramach współpracy amerykańsko-indyjskiej podjęto próbę instalacji czujników nuklearnych w Himalajach, mających na celu monitorowanie chińskiego programu atomowego. Misja ta zakończyła się niepowodzeniem z powodu ekstremalnych warunków, a zgubione czujniki plutonowe stały się przedmiotem lokalnych legend przypisujących im wpływ na topnienie lodowców i powodowanie powodzi. 3. Bezdomni. W Stanach Zjednoczonych problem bezdomności cały czas przybiera na sile, z niemal 700 tysiącami osób żyjących bez dachu nad głową według najnowszych danych Federalnego Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Wzrost bezdomności o 12% w ciągu ostatniego roku jest alarmujący i w dużej mierze przypisuje się go rosnącym cenom wynajmu oraz coraz droższym domom. Ta sytuacja zmusza wielu Amerykanów do życia w ekstremalnych warunkach, w tym mieszkania w samochodach, co stało się powszechnym zjawiskiem, szczególnie w obszarach miejskich, takich jak Los Angeles, gdzie około 14 tysięcy osób znajduje schronienie w swoich pojazdach. Ciekawym, choć smutnym zjawiskiem jest to, że bezdomność koncentruje się głównie w 50 największych miastach USA i ich przedmieściach, z Nowym Jorkiem i Los Angeles na czele, które stanowią dom dla 22% amerykańskiej populacji bezdomnych. To pokazuje, jak problem bezdomności jest związany z urbanizacją i wysokimi kosztami życia w dużych metropoliach. Jednakże poza suchymi statystykami warto zwrócić uwagę na ludzką stronę tego problemu. Wśród bezdomnych znajdują się weterani wojskowi, osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz młodzież, która często ucieka z domu z powodu braku akceptacji. Ale także również wśród bezdomnych jest coraz więcej rodzin. To zróżnicowanie pokazuje, że przyczyny bezdomności są wielowymiarowe i wymagają kompleksowego podejścia w ich rozwiązywaniu. Ciekawostką, która może zaskoczyć, jest fakt, że w niektórych miastach USA, jak na przykład w Seattle, lokalne władze i organizacje non-profit wprowadziły innowacyjne rozwiązania, takie jak wioski dla bezdomnych, składające się z małych, tymczasowych domków. 2. Stany Zjednoczone mają największą populację więźniów na świecie. W USA, jak to mówią, więzienia pękają w szwach, serio. Mają największą liczbę więźniów na całym globie, aż 2,3 miliona ludzi za kratkami. To jakby cała metropolia, tylko że zamiast parków i kawiarni masz cele i strażników. Życie za kratami w Stanach to nie jest żadna bajka. Mówi się, że kto raz tam trafił, to już ma przekichane. Dni lecą wolno, a rutyna i zasady mogą przytłoczyć nawet najtwardszych. A do tego w niektórych więzieniach, jakby tego było mało, panuje prawdziwy tłok. Ale to nie wszystko. W więzieniach w USA władze kładą duży nacisk na aktywności. Można natknąć się tam na całą gamę zajęć. Od szkół dla więźniów przez warsztaty artystyczne po treningi fizyczne. Niektóre zakłady karne nawet mają swoje zespoły muzyczne czy drużyny sportowe. Brzmi nieźle, ale pamiętajcie, wolność ma swoją cenę, a życie za kratkami to nie jest coś, na co ktoś normalnie by się pisał. W USA jest coś takiego jak więzienia federalne, stanowe i lokalne. Różnica? Chodzi głównie o to, za co kto siedzi i jak długo. Więzienia federalne to zazwyczaj poważniejsze przewinienia i dłuższe wyroki. Więc jak się słyszy, że ktoś trafił do federalnego, to raczej nie za parkowanie na znaku zakazu. 1. Tajny rządowy program badań UFO. Program zaawansowanej identyfikacji zagrożeń lotniczych AATIP to jedno z tych przedsięwzięć, które pokazują, że rząd Stanów Zjednoczonych brał temat UFO na poważnie. Uruchomiony w 2007 roku z budżetem 22 milionów dolarów rozłożonym na 5 lat, program miał za zadanie badać niezidentyfikowane obiekty latające oraz niewyjaśnione zjawiska lotnicze. Chociaż oficjalnie program zakończył się w 2012 roku, pojawiają się doniesienia, że badania nad UFO są nadal prowadzone przez rząd USA, co tylko podsyca ciekawość i spekulacje niektórych osób na ten temat. W ramach programu szukano rozwiązań związanych z tunelami czasoprzestrzennymi, gwiezdnymi wrotami i negatywną energią. Brzmi jak rodem z filmów science fiction. Rozmyślano także nad ujemnym napędem masowym, gdzie proponowano znalezienie lekkich metali w centrum Księżyca o wytrzymałości stali, ale nawet 100 tysięcy razy lżejszych. Ciekawostką, która również rozpala wyobraźnię wielu, jest też Strefa 51, tajna baza wojskowa w Nevadzie, która od dziesięcioleci jest owiana aurą tajemnicy i jest często kojarzona właśnie z badaniami nad UFO. Choć rząd USA długo nie przyznawał się nawet do istnienia tej bazy,
to dzięki zainteresowaniu publicznemu i różnym przeciekom Strefa 51 stała się ikoną w kulturze masowej, często przedstawianą jako miejsce, gdzie przechowywane są pozaziemskie technologie i organizmy. UFO i zjawiska z nimi związane mają ogromne znaczenie w amerykańskiej popkulturze, inspirując liczne filmy, seriale telewizyjne, książki i gry wideo. Dla wielu Amerykanów UFO to nie tylko temat rozrywkowy, ale i poważne zainteresowanie, które przekłada się na liczne grupy badawcze i konferencje poświęcone tej tematyce. Fascynacja nieznanym i potencjalna obecność obcych cywilizacji jest silnym motywem, który przewija się przez amerykańską kulturę, świadcząc o głęboko zakorzenionej ludzkiej ciekawości i pragnieniu odkrywania nieznanego. Dziękujemy za oglądanie i zachęcamy do obejrzenia naszego poprzedniego odcinka 10 ekstremalnych zdarzeń w XX wieku. W komentarzach możecie podzielić się sugestiami na kolejne odcinki. Nie zapomnijcie też zasubskrybować naszego kanału i zostawić łapki w górę. A po więcej ciekawostek możecie odwiedzić nas na Instagramie, na TikToku i na Facebooku.